Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz Klocko. Dzisiaj sprawdzimy sobie kolejny poziom z LEGO Star Wars Complete Saga. Imperium kontratakuje. No i właśnie goni nas Gwiezdny Niszczyciel. A co? Co? Tak w filmie przecież nie było. Okej. Aha. Mam zniszczyć 16 jakichś działek czy czegoś, ale... Hello, tak w filmie nie było. Naprawdę tak w filmie nie było. Super, 14, 13. Nawet nie wiem, kiedy je niszczę, ale dobra. Obrywam. Nie wiem od kogo, nie wiem gdzie. Ale dobra. Dobra. Umarłem. Dobra. Nie w naszego. Zniszcz te działa. Sokole Milenium. Niszcz je. Jak fajnie. Zero? Serio? Zniszczone wszystkie? Ha. Scenka. Pole asteroid. Schowali się? Tak, schowali się. Co? Przecież... Ała. Tak w filmie o wiele inaczej wyglądało. To w filmie o wiele inaczej wyglądało. Umarłem. Bierze te bomby. Naprawdę, to w filmie o wiele inaczej wyglądało. Tam jest puszka. Honor odcinka musi być uratowany. Super. I jest. Wypuszczaj, wypuszczaj. Trafiłem tylko jedną. Aha. Te asteroidy się respawnują? Serio? Jest, bierze tą bombę, zanim nam zniknie. Super. No, nawet całkiem fajny ten poziom, ale zapowiada się bardzo długi. Jeszcze te bomby. Bomb bardzo... Minus jest taki, że bardzo łatwo da się zginąć. A ja czegoś takiego bardzo nie lubię. Nienawidzę levelów, gdzie jest bardzo łatwo zginąć. O, jest. Nie trafiłem. Szybko, szybko, znajduj Sokole Milenium. Ja w ciebie wierzę. Jesteś moim... O, jesteś moim ulubionym statkiem z Gwiezdnych Wojen. Super. No, nawet jak się przywyknie ten level, nie zapowiada się na aż tak długi. Zapowiada się... Długi będzie, myślę, tylko dlatego, że to jest bardzo łatwo zginąć. No, dobra. Nawet nie wiem, kiedy zdobyłem drugą puszkę, ale zdobyłem. Po prostu rozwalam wszystko i unikam strzał tych T-Fighterów, by po prostu nie zniknąć. Nie zawracaj. No właśnie. Wow. Dokładnie o czymś takim mówiłem. Aha, znalazłem dwie. Znalazłem tylko dwie. Zniszczyć te T-Fightery. Przecież w filmie nas goniły tylko trzy, tutaj goni nas 30. I trzeba szybko brać serduszka, bo to jest tak łatwo zginąć, że aż łatwo. No nie, bomba nam zniknie. Wiedziałam.
Dobra. Mam zarob kasy. Dobra, czas znaleźć te bomby. Bo one, o jest, jest, są trzy. Szybko, unikaj tych strzał, unikaj. I dobrze. I atak. Fajnie to wyszło. Wow, wow, wow! Ej! Co to? My leciliśmy do tej, patrzy! Tego. O Boże, ja się boję. Double zone! Monetki razy dwa. A przejdźmy się. Zobaczymy, czy będzie pucha. Mamy pucha. Ale fajnie. Otworzyła nam się paszcza, więc pozwoli nam wylecieć i się cieszy, bo w końcu tak trzeba. Aha, jeszcze nie trafiłem? A nie, trafiłem. I trzeba się przelecieć do paszczy po kolejną, po kolejne bomby, ale się przeleć. Bo tutaj plus jest taki, że tutaj te myśliwce nie wlatują, te fightery. Nie. Zaraz, czy jak one się tam nazywały? O, jest. Dobra. Dobra, myśliwców na razie pięknie to zrobiłeś z kolejnym drenem. Co jest? Nie wiem, czy to bug. Raczej nie. To była jakaś niewidzialna ściana. No i jej sokole milenium. Jedną bier tylko. A nie bierzesz żadnej. Dobra. Lecimy. Tak, dobra, chyba zrobię cięcie. No, długo to trwało. Naprawdę. Już chciałam zresetować grę. Ale przynajmniej znalazłem jeszcze dwie puszki. To nam daje 5 puszek. Aha, teraz muszę jeszcze serduszka. Serduszek nie mam. Ale jest power up. Więc bardzo dobrze. Mam jakąś wielką asteroidę. Którą czas niszczyć. Co to było? Co to było? Coś mnie... Serio, te myśliwce to są naprawdę bardzo wkurzające. Bardzo wkurzające. Szybko, teraz jest... Dobra. Tutaj trzeba brać szybko serca. Nie, czemu to puściłeś? Tam jest na dole punkcik. Wycerowałeś? Chyba nie. Szybko umarłem. Albo i nie. Teraz umarłem. No. Bombę. Bierze tą bombę, która tutaj gdzieś jest. Dobra. I celuj. Jest. Kończmy już ten level. Bo jest zły. Bardzo zły. I się bagujący. Tak, było w filmie. Więc co, następna misja czeka nas na tej... Na planecie chmur. Tak to się jakoś nazywało. A tutaj Boba Fett. Tak.
Chyba, że trening Luka, ale nie wiem, czy by mogli z tego zrobić misję. No pewnie mogliby, skoro zrobili misję z czegoś, czego nie było w filmie. No bo myślę, że... by mogli zrobić. To sobie pominę. 5 puszek. 1, 2, 5. Super. To by był T-Fighter. Dobra, więc to by było już na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Więc piszcie komentarze, dajcie lajki, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!